twarzowo ci w czapeczce paryskiej? Jak się czujesz po takim meczu? Ogromna ulga, radość myślę też, ale bardziej ulga, że udało się to dzisiaj zamknąć, że wygraliśmy tą końcówkę wyrównaną czwartego seta i że daliśmy radę, bo ten turniej był niezwykle trudny fizycznie, mentalnie, mecze na styku, ale daliśmy radę. Ta czapeczka jest symbolem tego, że jedziecie na igrzyska. Ty masz też drugą czapeczkę ze sobą tutaj. Tak, nasza kierowniczka przekazała nam, to jest dla Bartka Kurka. Bartek, meldujemy wykonanie zadania, dużo zdrówka dla ciebie i dla innych chłopaków, którzy nie mogli z nami być przez kontuzję. Dla nich też pewnie czapki się znajdą i mam nadzieję, że wszyscy w zdrowiu zaczniemy przyszły sezon reprezentacyjny i będziemy mogli się spokojnie przygotować do Igrzysk Olimpijskich. Pytałem Norberta, czy dzisiaj to spotkanie było bardziej nerwowe niż inne. On powiedział, że nie, bo jak nie dzisiaj, to jutro byśmy wygrali. Ja miałem wrażenie, że gdzieś tam chwilami tych nerwów było więcej. Oczywiście, że było dzisiaj nerwowo. To był taki mecz, gdzie Holandia, która już w tym turnieju wiadomo było, że kwalifikacji nie uzyska, nie miała wiele do stracenia. Tak naprawdę stawką dla nich były punkty w rankingu, które mogli dużo punktów w tym rankingu ugrać, wygrywając z nami. A z naszej strony była duża presja na zamknięcie tego turnieju. Bardzo chcieliśmy to zrobić i cieszymy się, że mimo trudów, bo każde zwycięstwo w tym turnieju przyszło nam z trudem, ale za każdym razem daliśmy radę. Czy pytanie o cel na igrzyskach jest bezzasadne? Nie, myślę, że to jest normalne. Będziemy się zastanawiać, bo w tym sezonie gramy naprawdę świetną siatkówkę. Jeśli będziemy zdrowi, jeśli wszystko będzie dobrze, to mamy nadzieję walczyć tam o najwyższe cele, natomiast nie jesteśmy jedynym zespołem, który o tym myśli. I ostatnia rzecz, to, że nie będziecie musieli się bić o ten awans z rankingu, to jest duża ulga dla ciebie, dla was, dla zespołu, że ta Liga Narodów nie będzie musiała być na ostrzu noża, tak? Przyszłoroczna. Zdecydowanie. Myślę, że to daje nam komfort, jeśli chodzi o przede wszystkim przygotowania do igrzysk. Igrzyska będą głównym turniejem w przyszłym sezonie, najważniejszym turniejem, do którego będziemy mogli spokojnie się przygotować, nie patrząc na ranking, nie patrząc na zwycięstwa, na porażki w Lidze Narodów. Będziemy mogli, oczywiście sztab szkoleniowy będzie mógł przygotować nas jako drużynę, jak najlepiej będzie potrafił, będzie miał do tego komfort. Dziękuję za emocje, dziękuję za wynik, wszystkiego dobrego, Olku. Tomku, gratulacje. Myślę, że chyba odetchniecie teraz, że już nic nad waszymi głowami w tym sezonie reprezentacyjnym nie ma i że ten wspaniały cel jest zrealizowany. No, na pewno tak. Cieszymy się, udało się wszystkie cele zrealizować, to, że tak powiem, w najlepszym stylu, bo Mistrzostwa Europy, złoty medal, Wiena, złoty medal i tutaj kwalifikacja olimpijska wywalczona. Raczej przyjeżdżając tutaj spodziewaliśmy się tego, że będziemy faworytem i będziemy chcieli to udowodnić. Na pewno momentami było ciężko i szło jak po grudzie, jak to się mówi czasami, ale to taka jest siatkówka. Ten sezon był bardzo długi, męczący. Co prawda jeszcze jutro mamy mecz, ale tak naprawdę o niczym on nie znaczy. Można go potraktować w roli sparinga, bo po prostu jutro będzie sparingo. No właśnie, to będzie trochę siły na świętowanie dzisiaj, czy nie? Nie wiem jak tam to wszystko będzie wyglądać. Na pewno wypijemy po małym piwku albo dwa i tyle. No. Raczej wielkiego balowania i świętowania bym nie zakładał. Mimo wszystko z szacunkiem podchodzimy do reprezentacji Chin i jutro czeka nas jeszcze jedno spotkanie, które na pewno też byśmy chcieli wygrać i zakończyć ten cały turniej z maksymalną ilość zwycięstw. Serce ci zadrżało w końcówce tego czwartego seta, czy raczej na chłodnego już, bo wiecie, że takie rzeczy wygrywaliście. Raczej byłem pewny. Okej, okay. Ja tam słyszałam, że Olek Śliwka krzyczał, bo do takich chwil żyjecie, nie? No, to prawda, jakby fajnie, że te końcówki, gdzieś te bardzo ciężkie momenty, które gdzieś mamy w tych kwalifikacjach, potrafimy na swoją korzyść przechylić i mimo wszystko to my wygrywamy, bo tak naprawdę moglibyśmy tu teraz stać, a te tiebreaki z Belgią czy z Kanadą wcale nie były pod naszą taką totalną kontrolą, także tam decydowały 2-3 punkty i mecz mógł pójść w całkiem inną stronę, także no fajnie, że te końcówki, które są takie wyrównane i wymagające, my gdzieś tam ostatecznie na naszą korzyść przechylamy. Zaraz po meczu podszedłeś do Marcelo Mendeza, który siedział na trybunach. O czym rozmawialiście, możesz zdradzić? A, tak ogólnie. Okej. Okay. Powiedz mi proszę jeszcze, te Chiny, to jest z jednej strony formalność, bo wygrywać nie musicie, ale z drugiej strony fajnie by było zakończyć sezon zwycięstwem. No jasne, że tak. Mamy tam jakąś serię zwycięstw, którą
gdzieś tam kontynuujemy, na pewno nie będziemy chcieli jutro jej przerwać. Sądzę, że chłopaki, którzy tutaj więcej grali, typu Zwierzak czy Marcin Janusz, zostaną na pewno jutro wolne i zawodnicy, którzy troszkę mniej prezentowali umiejętności w tym sezonie, troszkę mniej tych występów mają, będą mieli okazję jutro sobie zagrać z Chinami, także na pewno fajne zakończenie tego sezonu reprezentacyjnego, bez żadnej presji, totalnie na luzie możemy sobie wyjść na, nie oszukujmy się, też trochę słabą reprezentację Chin, no bo nie porywają oni swoją grą. Gratulacje więc, do zobaczenia. Dziękuję. Ładna czapeczka. Cieszy chyba, prawda? Bardzo cieszy, aczkolwiek mam problem, bo nigdy takich rzeczy nie nosiłem i nie wiem, jak to założyć, bo wiem, że w tym nie najlepiej wyglądam, także tak trochę jest ambiwalentne uczucie we mnie. Jakie nie najlepiej? No bardzo ładnie się prezentuje. Myślę, że zawiśnie na pewno w jakimś honorowym miejscu, bo to wielka sprawa masować na Igrzyska Olimpijskie, jeszcze szczególnie po takim sezonie. Zdecydowanie tak. Wiedzieliśmy na początku tego sezonu, że tak naprawdę ten turniej będzie dla nas najważniejszy, bo długoterminowo wyznaczamy sobie ten jako cel ten medal na Igrzyskach Olimpijskich, także ten turniej tutaj przyświecał nam najbardziej, ale z drugiej strony ciężko było do niego przystąpić po tym, co zrobiliśmy w tym sezonie. Byliśmy nasyceni, byliśmy trochę już usatysfakcjonowani tym, co zdobyliśmy, także tutaj szło nam jak szło, ale największych poznaje się po tym, jak kończą i my kończymy po 6 meczach, 6 zwycięzcami i z czapką na głowie. No właśnie, ja chciałam Cię Ciebie zapytać w takim razie o najtrudniejszy mecz tego turnieju, bo nie wiem, czy to był ten z Holandią, czy z Argentyną, czy któryś z tych wcześniejszych tiebreakowych. Tak sobie rozmawialiśmy z chłopakami, że jak wiele mógł ten pierwszy mecz zmienić z Belgią, gdzie Belgowie mieli piłki meczowe w górze, byśmy przegrali, już by było inne podejście do tych kolejnych spotkań, już trener może nie byłby tak odważny, jeśli chodzi o rotowanie składem, już nie mielibyśmy takiego komfortu psychicznego w tych kolejnych spotkaniach, także myślę, że to było niesamowicie ważne spotkanie, że chłopaki tam dźwignęli i później już mogliśmy troszkę łatwiej, trochę na spokojnie podchodzić do kolejnych spotkań. A powiedz szczerze, czy serce Ci zadrżało w końcówce tego spotkania, czy na spokojnie? Bo Tomek Polan mówi, a tam wiedziałam, że wygramy. Z jednej strony trochę tak jest, że jak ktoś ogląda nasze mecze, to tak sobie może myśleć, że koniec końców i tak wygrają i mimo, że już wiele razy było blisko, żeby gdzieś tam nie podołali, żeby gdzieś tam się poślizgnęli, to koniec końców stoimy twardo na nogach i wygrywamy kolejne spotkania, ale jak jest się na boisku, to cały czas trzeba pamiętać o tym, co trzeba robić, skupiać się na każdej kolejnej piłce, bo tylko w ten sposób można dochodzić do tego właśnie, żebyśmy wygrywali kolejne sety i spotkania. Cieszysz się, że to prawdopodobnie ostatni turniej kwalifikacyjny, który przyjdzie Wam grać, no bo się zmieniają zasady, będzie klasyfikacja mistrzostw, rankingowa, więc jeżeli FIFA nie przeprowadzi kolejnej rewolucji, to raczej będziecie to omijać. No nie ma co ukrywać, że strasznie ciężkie bywają te turnieje. Popatrzmy chociażby na tutaj sytuację w naszej grupie. Kanada, która przyjechała, grała świetną siatkówkę, dzisiaj przegrała z Belgią i drżą, no i najprawdopodobniej są poza igrzyskami olimpijskimi. Inne grupy również, zespoły takie jak Brazylia, Włosi, muszą ustępować Niemcom chociażby, także jest to bardzo bardzo niewdzięczna droga kwalifikacji. Cieszę się, że FIVB robi coś w tą stronę, żeby coś się zmieniało w naszej dyscyplinie na lepsze, bo wszyscy jedziemy na jednym wózku i chcemy, żeby to było jak najbardziej profesjonalne. Dobrze, idźcie się cieszyć. Dziękuję. Karol Kłos to jest żywy dowód na to, że filozofia Nikoli Grbicia działa. Masz być gotowy w każdej chwili, w każdym momencie, nie znasz dnia ani godziny, kiedy trzeba wejść i dać punkt, zagrywkę, blok, cokolwiek. Szapoba, bo ty dzisiaj zaliczyłeś takie wejście, to także dzięki tobie jesteście na Igrzyskach w Paryżu. Dałem cokolwiek. Niepotrzebna ta skromność. Akurat dzisiaj zaliczyłem i zagrywkę, i bloki, a tak, także super, fajnie, cieszę się. Długo mnie trener trzymał do samego końca, później się nie dało. Słuchaj, jakie to było spotkanie, bo miało swój ciężar, bez dwóch zdań. Trudne, zawsze jest trudno zrobić ten ostatni krok, tak? Brakowało nam tego ostatniego kroku, żeby zakwalifikować się na Igrzyska, ale ten turniej jest trudny i każdy mecz był bardzo trudny i wyszarpany, już chyba z wątroby po prostu, bo ten sezon cały był trudny i chłopaki z tych emocji są bardzo chyba już wypompowani. Ja aż tak dużo nie grałem i też to czuję, a myślę, że nie wyobrażam sobie i Państwo sobie nie wyobrażacie, co pewnie czują chłopaki po dwóch fantastycznych, ogromnych zwycięstwach w tym sezonie w Lidze Narodów i w Mistrzostwach Europy. Trzeba było zagrać jeszcze te kwalifikacje i to też się udało odhaczyć, więc no, skasowaliśmy, co się dało. Gdyby ktoś Tobie powiedział, że reprezentacja Polski w siatkówce przed tym sezonem wyhaczy wszystko, co można wyhaczyć, byś sobie pomyślał, o,
Wariat pewnie nie. Nie, myślę, że nie wariat, ale fajnie, bardzo bym chciał, tak bym sobie pomyślał. Ale no zawsze człowiek gdzieś tam zostawia ten dystans i mimo, że wiemy, na co nas stać, wiemy, jak trenujemy, wiemy, jakim zespołem jesteśmy, tak jak wcześniej wspomniałeś, każdy wchodzi i daje co ma i to było widać i w tym turnieju chyba było widać najbardziej, że po prostu potrzeba było wszystkich i wszyscy pomogli i każdy dołożył cegiełkę. Gdy zapytam Cię o cel na Igrzyskach, odpowiesz, przejście tego felernego ćwierćfinału, medal, czy nie chcesz teraz w ogóle o tym myśleć? Medal, ale ja jeszcze o tym nie myślę. Będzie czas na świętowanie, w ogóle ochota na świętowanie, czy jesteście, tak jak wspominałeś, tak wypompowani, że byle do domu? Czas na świętowanie zawsze się znajdzie. Pewnie, pewnie. Bez szczegółów, dziękujemy pięknie, Karol Kłos idzie świętować, dzięki. Dzięki. Jeszcze jutro mecz, oglądajcie. A, właśnie, właśnie. Trenerze, gdzie czapeczka? You see, I don't understand. A hat, you have it here. Yeah, yeah. A, to jest, nie ma medal i to jest rzecz, która będzie teraz za ostatnim medalem. To jest niesamowite, zrealizować absolutnie każdy cel w sezonie maksymalnie. Udało się to w siatkówce żeńskiej Turcji, która zrobiła dokładnie to samo, poszła tą samą drogą. Widziałam trenera stojącego z boku z telefonem, uśmiechającego się do niego. Mnóstwo pewnie gratulacji, prawda? Tak. Dziękuję bardzo. Było bardzo ciężko i jest ciężko, kiedy jesteśmy zmęczeni, jesteśmy zadowoleni, bo mamy 2 złota w tym sezonie. Nie jesteście głodni. Tak jest. I albo to nie ma nic z racją, nie ma nic, bo nie jesteśmy inteligentni. Mm-hmm. Wiemy wszystko, albo nie jest łatwe każdy dzień grać i być skoncentrowany i grać najlepiej, że możesz, bo potem to nie jest tylko fizyczno ciężko, ale też emotywno i myślę, że było bardzo ciężki turniej dla nas, albo na końcu jesteśmy w Paryżu. Jesteście w Paryżu, ja chciałam jeszcze pogratulować tego nosa trenerskiego, bo wymiana dzisiaj Karola Kłosa, wejście na boisko pokazało, że tak, w każdym momencie, jest, naprawdę w każdym jest, ktoś musi jest, to jest dobra rzecz dla mnie, bo mam dużo zawodnicy, którzy mogą pomóc. To sama rzecz była z Kanadą, kiedy Bowie grał, zagrywał, w tym było 12-11 w tiebreaku i grał bardzo dobrze. I to jest dla nas, dla nasz zespół jest bardzo, bardzo jest ważne, że wszyscy mogą grać, wszyscy mogą robić tylko jeden punkt i pomóc zespołu. I taka sytuacja była dzisiaj za Karola i jestem bardzo zadowolony. Już tam podsłuchałam u innych dziennikarzy, że trener mówił, dzisiaj świętowania nie będzie, ale po piwku chyba tak można. Tak, tylko jedno, bo na jutro mamy jeszcze jedno spotkanie i mam nadzieję, że nikt nie będzie miał kontuzję. Ja chcę, jak wszyscy, myślę, że wszyscy chcą skończyć turniej i wygrywać. I mam nadzieję, że będziemy z tym emocjami i koncentracją na boisku na jutro. Tego życzę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Norbert Huber, Polska górą, jak to jest być olimpijczykiem? Jak zaraz pojadę, to wtedy się przekonamy. Ciężki mecz, bardzo ciężki. Miałem wrażenie, jakby Holendrzy grali o życie. Myślę, że grali o punkty w rankingu, bo raczej tutaj już nie mieli o co grać. Grali bardzo dobrze, grali odważnie, grali skutecznie. Wydaje mi się, że bez Nimira gra wyglądała jeszcze inaczej, bo gdyby był na boisku, to byśmy wiedzieli, że co druga piłka będzie do niego szła. A tak to mieliśmy założenia, które gdzieś tam na początku były takie, że rozgrywający
różnie, jakby trochę inaczej. No i nam się grało trudniej, ale jakby wiedzieliśmy też, że przez cały mecz nie będą grali tak jak na początku i że w końcu przyjdzie taki moment, gdzie będziemy ich dominować. No i tak też było. Powiedz mi, wy byliście bardziej zdenerwowani niż zazwyczaj? Tym, że ten mecz decyduje tak naprawdę. Nie, uważam, że gdybyśmy dzisiaj nie wygrali, to jutro byśmy wygrali. Albo tak by pewnie też mogło być. Ale myślę, że najważniejsze, że wróciliśmy do spotkania, że tak jak mówię, mieliśmy tą świadomość, że nie będą tak grali przez cały mecz i że w końcu gdzieś przestaną, znaczy zaczną popełniać błędy, a nasza gra będzie skuteczniejsza. Wy w ogóle macie siły, żeby się cieszyć? No chyba właśnie. Nie mamy. W sensie, no ja jakby chciałbym pójść do już jak najszybciej do szatni i się wykąpać i żebyśmy wyjechali do hotelu. Dobrze zjeść gdzieś w restauracji i jakby w ogóle już trochę jestem zmęczony tutaj jedzeniem, tak naprawdę chciałbym coś dobrego zacząć jeść. Te burgery? No jakby jakieś steki, byliśmy ostatnio, generalnie codziennie gdzieś wieczorem chodzimy na sushi albo coś zjeść, bo już mamy dość tego jedzenia hotelowego. I ostatnia rzecz, chyba o cel na Igrzyska Olimpijskie nie muszę się pytać. No, myślę, że najpierw to, żebyśmy tam w zdrowiu dotrwali do sezonu kadrowego, który za rok, a później będziemy myśleć o tym, co na turnieju o złoto Igrzysk Olimpijskich. Zdrowia życzę, więc. Wzajemnie. Awans na Igrzyska Olimpijskie wywalczony w 30. oficjalnym meczu w sezonie, 40. licząc ze sparingami. Brzmi jak szaleństwo, prawda? Tak, brzmi jak sen, który się spełnił i ogromna radość, duma z tego zespołu, bo końcówka sezonu nigdy nie jest najważniejsza, nigdy nie jest najłatwiejsza i myślę, że czuliśmy to i czujemy właściwie to już w kościach, w głowie, dlatego ten turniej wcale nie był łatwy i zdobycie tego biletu nie należało do najłatwiejszych, ale pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że jesteśmy wspaniałą drużyną, która no już dawno meczu nie przegrała i to jest najważniejsze i z tego się trzeba cieszyć, bo mamy niesamowitą grupę ludzi, która daje dużo radości Polsce i będziemy starali się to robić jak najdłużej. Jest w tobie siła na euforię po tym zwycięstwie dzisiaj, czy nie? Ciężko, to była taka chwilowa euforia, gdzieś tam wszystkim myślę, że zeszło troszeczkę takie ciśnienie. Wiadomo, że jutro jeszcze mamy mecz i chcemy domknąć ten turniej kompletem zwycięstw, natomiast czuć już, że wykonaliśmy zadanie i cieszymy się ogromnie, ale nie ukrywam, że jesteśmy gdzieś tam już naprawdę zmęczeni, ale zaraz do nas wszystko dojdzie, także już wiemy, że widać już metę i wszyscy razem do niej dochodzimy. Podsłuchałam trenera Grbicza tutaj rozmawiającego z dziennikarzami. Mówiłem, świętowania jeszcze dzisiaj nie będzie, trochę zawód? Nie, absolutnie. Myślę, że na to zawsze przyjdzie czas. Także spokojnie, jeszcze jutro i najważniejsze jest to, żebyśmy zamknęli z kompletem zwycięstw i w zdrowiu przede wszystkim, żeby nikomu się nic nie stało. I nad tym się skupiamy. No właśnie, a propos tego zdrowia, wydaje się, że to był kluczowy czynnik, jeśli chodzi o nieobecność Nimira Abdelaziza, prawda? Przygotowywaliście się na to, że może go nie być przed tym. Tak, byliśmy przygotowani na to, że go nie będzie i będzie, więc jak gdyby spodziewaliśmy się, że trener Piazza będzie rotował zespołem i tak naprawdę wszyscy pojawią się na boisku, bez względu na to, czy będzie Nimir, czy nie, wiedzieliśmy, że musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę i skupić się na tym, co potrafimy robić najlepiej. Oczywiście pojawiały się błędy, gdzieś tam były troszkę takie stresowe sytuacje. Pierwszy set gdzieś tam nie poszedł po naszej myśli. Natomiast później wróciliśmy na swoje tory i już konsekwentnie do końca. No, ta końcówka też była nerwowa, ale to na tym to wszystko polega. To życzę tego, żeby pozostać na tych właściwych torach jeszcze do jutra, kiedy ten ostatni mecz i potem bardzo długiego świętowania. Dziękuję bardzo. Jakub Kochanowski, Liga Narodów odhaczona, Mistrzostwa Europy odhaczone, awans na Igrzyska odhaczony.
Sezon idealny, no bez dwóch zdań, Kuba, wielkie gratulacje. Rzadko kiedy się zdarza taki sezon, gdzie każdy z celów, jakie sobie drużyna założy przed sezonem, zostaje zrealizowany w 100%. Tak jak mówię, ten sezon kończy się jutro, był bardzo długi, bardzo wykańczający. Na pewno wiele, wiele powodów do uśmiechu, ale myślę, że wszyscy już myślimy o tym, żeby trochę odpocząć. Zwycięstwa kiedykolwiek znudzą? Nudzą? Nie, zdecydowanie nie, bo każde zwycięstwo przybliża cię do celu, który obrałeś kilka tygodni, kilka miesięcy wcześniej, także nie da się osiągnąć celu bez wygrania tego ostatniego meczu i to zawsze nas motywuje do tego, żeby grać jak najlepiej i wygrywać. Po raz pierwszy od 2008 roku dwie reprezentacje siatkarskie będą na igrzyskach, przez to będzie raźniej. Na pewno jest to wielki sukces i jest to tylko i wyłącznie dowód na to, że polska siatkówka się wciąż rozwija, wciąż podnosimy swój poziom sportowy, wciąż poprawiamy te wyniki, te, jak to ująłeś, rekordowe sezony. I trzeba się tylko cieszyć, trzeba dalej ciężko pracować. Myślę, że i my, i dziewczyny to jest taka grupa osób, które wiedzą, po co się spotykają w wakacje na tych zgrupowaniach, trenują ciężko, grają najlepszą siatkówkę i ostatecznie w tym sezonie akurat wygrywają mecze, więcej niż przegrywają. Nie będę pytał o cel na igrzyskach w Paryżu, ale zapytam się ciebie o wizję igrzysk, bo ty debiutowałeś w Tokio i mówisz, że pewne rzeczy sobie można poukładać, ale i tak w zderzeniu z olimpizmem wszystkie te przygotowania biorą w łeb. Faktycznie to jest one and only? Tak, zdecydowanie ten turniej jest wyjątkowy pod względem praktycznie każdym. I pod względem presji, jaka towarzyszy wszystkim drużynom na meczach, pod względem organizacji, jak to wszystko wygląda, wioska olimpijska, te wszystkie transporty, nietransporty, w ogóle godziny meczów, godziny treningów, to jest naprawdę wszystko zupełnie, zupełnie inne niż na turniejach, które są stricte przygotowane pod siatkarzy, pod siatkówkę. I na pewno wszyscy, którzy jeszcze tego nie przeżyli, przeżyją delikatny szok, jak wielką pompą jest ten turniej zorganizowany, ale im szybciej te duże emocje odłoży się na bok, tym lepiej, bo na Igrzyskach Olimpijskich nie ma czasu, żeby się czymś rozpraszać. I ostatnia rzecz, będziesz w tej czapeczce olimpijskiej chodził na co dzień? Nie wiem, ale na pewno nie mam zamiaru jej zdjąć teraz przez długi czas. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Dzięki.